Publiczność w tej chwili w najwyższym podnieceniu oczekuje na ukazanie się na lodzie drużyny Metal. No, Katusiu, no co się dzieje? Dlaczego tatuś się tak spóźnia? Nie masz pojęcia, jaką przygodę miałem u fryzjera. No. Chciał mnie zamordować. Ale to też tatuś mówi. Oto już ich widzimy. Sześciu wspaniałych chłopaków wjeżdża na lód, aby zaprezentować się publiczności. Przepraszam bardzo, nie sześciu, tylko pięciu. Jednego brak. Gdzie jest bramkarz? No właśnie, nie wiem, co się dzieje. Słyszą państwo te oklaski, to publiczność owacyjnie wita znakomitego bramkarza kanadyjskiego. Rzeczywiście to jest chłop jak dąb, teraz już za chwilę zacznie się mecz. Atak w tekstylu znowu zbliża się do bramki. Widzimy silny strzał, pięknie bramkarz chwyta krążek. Ale w tej chwili rzuca go do bramki. To jest niesłychane zupełnie. To może być bardzo zabawne, ale dla drużyny Metalu taki sposób obrony musi się skończyć. Proszę państwa, teraz przeżywamy chwilę zupełnie niezwykłych emocji. Gra naszego bramkarza jest po prostu niespotykana. Ja wiele rzeczy widziałem, wielu bramkarzy podziwiałem, ale coś podobnego widzę po raz pierwszy. Trochę niepokojony. O, w tej chwili widzę, że nawet wykręca zupełnie regularnego pirueta. Po jej sąd wyprawia, jak on jeździ. System kanadyjski. Brawo, piątek! Brawo, Kanada! Przepraszam pana bardzo, pan się myli. Jak to? To nie jest piątek z Kanady. A ten bramkarz? Piątek z Kanady jest moim serdecznym przyjacielem, znam go doskonale. Gra w sposób jakiś niesłychany, ale co tu dużo mówić, broni znakomicie.